Szanowni Państwo, wczoraj Polskę zaszokowała powielona przez niemieckie media wypowiedź Jana Tomasza Grossa, który stwierdził wprost, że Polacy w czasie II wojny światowej zabili więcej Żydów niż Niemców. Oczywiście można się z tego śmiać, bo być może niedługo się okaże, że II wojna światowa nie rozpoczęła się między Polakami a Niemcami, tylko między Polakami a Izraelem, tylko nie wiadomo kto na kogo napadł. To jest kwestia tylko dalszego rozwoju tej linii narracyjnej. Ale to wcale nie jest śmieszne. To wcale nie jest śmieszne. Jednak trzeba podkreślić, że to co w tej chwili słyszymy, te tezy, które potępia nawet Gazeta Wyborcza, są efektem pracy długoletniej pewnych ośrodków, które tego człowieka podżyrowały, umożliwiły mu tworzenie tego typu narracji. Kim są te środowiska? Co to są za ludzie? Otóż niestety głównym winowajcą podżyrowania Jana Tomasza Grossa jest prezydent Lech Kaczyński. Prezydent Lech Kaczyński jako minister spraw wewnętrznych zastopował ekshumację w Jedwabnem. Przypomnijmy, że cała kariera pana Grossa jest ufundowana na tym kłamstwie wokół tak zwanej masakry jedwabińskiej. Podjęto tam prace ekshumacyjne, jak się okazało, że po pierwsze osób jest mniej, a po drugie one zostały prawdopodobnie zastrzelone, ponieważ znaleziono łuski, to w tym momencie pan prezydent Kaczyński zastopował te prace ekshumacyjne, one nie zostały doprowadzone do końca i pan Jan Tomasz Gross mógł kontynuować swoją narrację. Co więcej, to Lech Kaczyński doprowadził do wybudowania Muzeum Żydów w Warszawie, swoistej świątyni Holokaustu, do której za grube pieniądze będą prowadzone teraz na siłę wszystkie państwa dzieci w ramach wycieczek szkolnych. Ale to jeszcze mało. Pan Lech Kaczyński powołał na konsul w Nowym Jorku panią Juńczyk-Ziomecką. Pani Juńczyk-Ziomecka nie robiła nic innego w tym nieszczęsnym konsulacie, tylko zapraszała tego pana Tomasza Grossa na różne przemówienia, na różne konwentykle, na różne tam akademie, krótko mówiąc fetowała go. Widać, gdzie jest to zatrute źródło tej historii, o której teraz słyszymy, która teraz przepoczwarzyła się w tą zdumiewającą tezę, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców w czasie II wojny światowej. Z drugiej strony partia PiS, która otacza Lecha Kaczyńskiego wielkim kultem, w tej chwili oczywiście protestuje, różni publicyści, różni politycy załamują ręce, ale pytanie, czy oni są szczerzy w tych swoich protestach, czy są szczerzy w tym załamywaniu rąk? No moim zdaniem oczywiście nie są szczerzy. Oczywiście moim zdaniem oni teraz są pełni frazesów, pozują na ten patriotyzm, pozują na walkę z tego typu przekonaniami. Natomiast jak tylko dojdą do władzy, okazuje się, że znajdą następną panią Juńczyk-Ziomecką, wybudują jeszcze więcej muzeów Żydów. Co więcej, wyślą takich dyplomatów do Waszyngtonu i do tych stolic, gdzie pan Gross będzie mógł występować, że aż nam włosy dęba na głowie staną. Także krótko mówiąc, nie wierzmy im, głosujmy na to środowisko, które zawsze stawało w tej sprawie w jasny sposób, które zawsze precyzowało jasny pogląd i no przyjmijmy to do wiadomości, że teza Jana Tomasza Grossa została ufundowana przez podżyrowanie Lecha Kaczyńskiego. Dziękuję.